Proś! Siema, szwagier. A co ty tu kurwa robisz? Nie widzisz? Siedzę i marznę. Zamykaj te drzwi, bo piździ. No widzę, że piździ jak w ciarni. To czemu w piecu nie napalisz? Antek, a lubisz baby spocone? No co ty, szwagier? A wódkę ciepłą? Pojebało cię? Jak można wódkę ciepło pić? No właśnie, widzisz, jak ja u ciebie dbam, a ty jeszcze narzekasz. O skurwesyn. A tak na poważnie, to czemu nie palisz? Bo meduza nie stygnie. Jaka meduza? Galareta. Ale poważnie, to opół się skończy. Chyba ten z zeszłego roku. Myślałam, że starczy. Ale sam widzisz, taka zima przyszła tej wiosny, że takiej nawet jesienią nie było. Znów tego kurestwo napadało. Kurestwa. A wiesz, że Eskimosi znają 100 słów na określenie śniegu? Ja jak z rana po sesji odśnieżem, to się okazuje, że znam dużo więcej. Ty, a jak nie palisz w piecu, to jak ty się rozgrzewasz? No jak to jak? Pompki robię. Patrz. O kurde, szwagier, a ile ty tych pompek dasz rady zrobić? Ty, no tak w minutę, to z 30 zrobię. A wiesz, ile Chińczyk zrobi pompek w minutę? Chińczycy to we wszystkim są lepsi, to pewnie z 60 zrobi. Chuja, dwie! Jedno do piłki, drugo do roweru. Takim sucharem to się nie rozgrzejesz. Wal, teraz ty. Coś, ty szwagier, ja mam chore stawy. No to rób pajacyki. Pojebało cię? Pajaca z siebie nie będę robił. Mam lepszy sposób na rozgrzanie. Jaki? Ja rozgrzewam się poezją. Patrz. Słońca nie ma, ptaków nie ma, latoś strasznie długa zima. Już mi w głowie grillowanie, a tu ciągle odśnieżanie. Białe muchy lecą z nieba, więc się kurwa napić trzeba. Taką poezję to ja lubię. Od razu cieplej się zrobiło. Szwagier, można powiedzieć, że jesteśmy proekologiczni. W piecu nie palimy, tylko przy stole grzejemy. Dobry bigosik. Zobacz, mówią, że zima jak kobieta, jest piękna. Tak, chyba na zdjęciach, bo w rzeczywistości w kurwie już od samego rana. A co znowu? A idź! 6 rano, a tam nie budzi, żeby iść drzewa narąbać, bo nie ma czym w piecu napalić. To się cieszę, że w ogóle masz co rąbać. Ja to swoje już dawno spaliłem. Zastanawiam się nad tym kredensem. Potrzebny on mi. Pogięło cię, szwagier? Kredens chcesz spalić? Nie, ja myślałam o sprzedaży, bo kiedyś dla kumpla się spodobał. Jakiego kumpla? Nie znasz, Antek. Kiedy z nim z imprezy wracałam. Ja to w domu, a on na Arktyce się obudził. Pierdolisz! No, i przez jakiś czas szamana udawał u Eskimosów. No, no. Zima się zbliżała i wódz wioski przyszedł do niego ze swoją najpiękniejszą córką i mówi: jak powiesz, jaka będzie zima, to zostawię cię córkę w podzięce. On spojrzał na córkę i mówi: oj, zima będzie długa i mroźna. To pewnie się znał. Chuja się znał. Co miał powiedzieć, że krótka? Wtedy z braku opału cała wioska by zamarzła. Hej, by nie poruchał. Po upojnej nocy wyszedł Zyglo fajkę zapalić. Patrzy, a na wzgórzu stacja meteorologiczna stoi. Podchodzi i się pyta: panowie, weźcie mi powiedzcie, jaka zima będzie w tym roku? A gość odpowiada: zima w tym roku będzie długa i sroga. Ten ucieszony się pyta: a skąd wy to wiecie? Te przyrządy wam tak pokazują? A on mówi: a skąd, panie? Nie widzisz, jak Eskimosi pod drzewo zapierdalają? Dobre, to teraz ja ci zadam zagadkę. What? Zimno ma fiuta zimnego, Długosz długiego, Twardowski twardego, a jakiego ma Kwaśniewski? Kwaśniego. A co, próbowałeś? No tak, co ty tu przywódcy Kwaśniewskiego wspominasz? A chyba on był przywódcą. Nie, chodzi mi o to, że przy flaszce o jakichś fiutach rozmawiasz. To się robi dziwne. Jakie dziwne? Toż to śmieszne. Śmieszne to będzie, jak zajdziesz do domu i zaczniesz drzewo rąbać. Ty też chcesz, żebym bez palców został? Do czego ja później byłbym zdatny? Do tego, co i teraz. Jak ja bym pił z kieliszka? O tak o? Przecież to głupio wygląda. Są ludzie bez rąki sobie radzą. Ciekawe jak? A tak, patrz. Albo tak. O skurwesyn, zajebiste. Ty, ale jakby nie miał kto polać, to te techniki na nic się zdadzą. A wtedy jest jeszcze taka metoda. O skurwesyn. Ale ty miałeś flaszkę odkręconą. A jakbyś nie miał rąk, to jakbyś się odkręcił?
Antek, odkręciłbym. Tylko tak się składa, że nie mamy zakręconej. To ja skoczę, przyniosę. To tak na jednej nodze, bo patrzę, że zaraz znów będzie padać. Patrz, fagier, jaki brzydki Eskimos idzie. Ty, a to przypadkiem nie twoja Zośka? Gdzie, moja Zośka, siekiera? O kurwa, tuż to moja siekiera. Szwagier, co ja mam zrobić? Ona mnie zarąbie. Się chowaj. Będzie drama. Nie dramatyzuj mi, tu, tylko właź do lodówki. Do lodówki? Nie gadaj, tylko wchodź. Dziantek! Jaki Jan? Ty mi tu durnia nie udawaj, przecież widzę, że dwie szklanki stoją. A u mnie zawsze dwie stoi. Jedna dla mnie, a druga dla zbłąkanego wędrowca. A dzisiaj ciebie w Zosiu przywiało, także siadaj, o zobacz, galaretę mam. Szampan w lodówce się grzeje. Chyba cię pogięło. Wyłaź, Antek. Horyzont czysty. Dzięki, szwagier. Ale powiedz mi, po chuj ci ta lodówka, jak ty w niej nic nie trzymasz? Antek, na podwórku jest minus 5, w chałupie jest minus 1, a w lodówce mam 7 stopni na plusie. To wiem. Ale no chuj ci tam poduszki. Bo ja tam śpię. Jajeczka są, kiełbasa, chrzan, a szwagier w domu siedzi sam. Bez niego mi śniadanie nie smakuje.